Transmisję, bo nie przekręcę. Nie wierzę. Nie wierzę po prostu. Okej. Okay. Przepraszam Was bardzo, po prostu do 3 razy sztuka i mam nadzieję, że teraz to już ostatni raz, kiedy zaczynam i że nie będzie już żadnych wtop z mojej strony. Ja nazywam się Beata Zych, możecie mnie znać też z Instagrama jako Pracownia Piękno i dzisiaj opowiem Wam, jak przesadzać rośliny doniczkowe. I może po pierwsze, skąd wiemy, kiedy trzeba przesadzić rośliny i jak poznajemy, że przyszła na to pora? Ogólnie przyjmuje się, że roślinki powinniśmy przesadzać z początkiem wiosny, przynajmniej takie młode rośliny, bo te, które mają już dobrych parę lat, można przesadzać rzadziej, bo one nie potrzebują aż tylu substancji odżywczych do wzrostu i też trochę wolniej rosną. Natomiast tak, przesadzamy zawsze na początek wiosny, czyli teraz robimy to, jest już 14 kwietnia, to jest trochę późno, ale jeżeli macie jeszcze Wam zostały jakieś rośliny do przesadzenia, to powiedzmy, że to jest taki ostatni dzwonek, żeby to zrobić. Ale to nie jest jedyny moment, w którym powinniśmy przesadzić. Zawsze kiedy widzimy, że na przykład korzenie wystają z doniczki, czy to spod spodu, czy to z góry, wtedy roślina ma już ciasno i też potrzebuje nowego domku. Tak samo jeśli widzimy, że ona nam marnieje, na przykład bardzo dobrze rosła do tej pory, bardzo dobrze rosła, ale coś się z nią dzieje, na przykład liście zaczynają żółknąć, zaczynają opadać. No i my się jej wtedy powinniśmy przyjrzeć, bo może być tak, że ona ma jakieś szkodniki, ale jeżeli dokładnie ją obejrzymy i okaże się, że nie ma żadnych szkodników, wtedy być może coś jest nie tak z korzeniami i trzeba ją po prostu wyjąć z doniczki i sprawdzić, jak te korzenie wyglądają. Bo na przykład może się okazać, że ona jest przelana albo przesuszona. I jeżeli na przykład nie pomaga ani wysuszenie bryły korzeniowej wtedy, kiedy jest przelana, ani po prostu takie dobre, obfite podlanie w przypadku przesuszenia, to widzimy, że ona już potrzebuje jednak całkiem nowego domu, nowej ziemi i wtedy też ją przesadzamy. Co jeszcze? Przesadzamy wtedy, kiedy mamy szkodniki w glebie. Bo niestety z gleby ciężko jest je usunąć i lepiej po prostu dać tej roślinie już nowe środowisko do życia. I jest też kilka roślin takich, które są dosyć żarłoczne na składniki odżywcze, że tak powiem. To jest na przykład asparagus. I tego asparagusa też możemy trochę częściej przesadzać, bo on bardzo szybko wyjaławia nam glebę. Po prostu tyle używa składników odżywczych. Ewentualnie możemy podlewać często wodą z biohumusem. Biohumus to jest w ogóle super nawóz naturalny. I bardzo Wam go wszystkim polecam. Także taki asparagus na przykład skorzysta na tym podlewaniu z biohumusem. To są jakby takie podstawowe kwestie, kiedy przesadzać. Na przykład mówi się, żeby nie przesadzać, kiedy roślina kwitnie, bo to ją osłabi. Ale na przykład widzicie, ja tutaj mam skrzydło kwiat do przesadzenia i on ma kwiat, i niestety ja muszę go przesadzić. Nie ma już innego wyjścia teraz i ja go w ogóle specjalnie zostawiłam tutaj na warsztaty do przesadzania, bo on już z miesiąc temu powinien dostać nowy dom. I trochę też przez to, że ma tak ciasną doniczkę, to zżółkły mu niektóre liście. Tutaj być może można zobaczyć, niektóre są bardziej żółte. On już trochę cierpi, ale to dla Was, także może mi wybaczy. No i to są takie podstawowe jakby momenty, w którym tę roślinkę naszą trzeba przesadzić. I co wtedy, kiedy już się do tego zabieramy? Przygotowujemy sobie przede wszystkim świeżą doniczkę. Ta doniczka nie powinna być jakoś specjalnie duża, dużo większa od tej, którą mamy. Myślę, że jak będzie tam od 2 do 4 cm średnicy większa od tej starej, to będzie ok. Przygotowujemy sobie świeżą ziemię, w zależności od gatunku rośliny, jaki przesadzamy. Natomiast ja generalnie prawie do wszystkich roślin używam ziemi kwiatowej,
I one dobrze to znoszą, bo ja po prostu podlewam tym biohumusem, więc jakby mają dużą dawkę składników odżywczych. A jeżeli któraś z roślin potrzebuje takiego bardziej przepuszczalnego podłoża, to po prostu mieszam trochę piasku. One są często w skrzynkach tam koło bloków, nie? Na przykład na zimę do posypywania chodników, więc stąd można wziąć piasek, albo też mieszam z keramzytem, czyli z takimi granuleczkami. Ja to kupuję zwykle, nie wiem, w jakimś tam markecie ogrodniczym, ale możecie wykorzystać na przykład starą doniczkę, skorupy ze starej doniczki, tak powiedzmy drobno potłuczone, jakiś żwirek, jakieś kamyczki, które znajdziecie, no jest wiele dostępnych opcji. No to sobie przygotowujemy i ja radzę sobie przygotować też jakieś ostre narzędzie, mogą to być nożyczki, może to być sekator, które wcześniej trzeba by było umyć. To będzie przydatne, jeżeli okaże się, że mamy jakieś korzenie, które są powiedzmy nadgniłe albo suche i te korzenie trzeba obciąć. No to wtedy lepiej to robić czystym narzędziem, żeby nie wprowadzać do tej bryły korzeniowej bakterii, bo pamiętajmy, że dla rośliny bryła korzeniowa to jest coś takiego jak dla nas zwoje mózgowe, czyli ona dlatego jest w ziemi, że po prostu musi być chroniona, tak jak nasz mózg jest w czaszce. I one po prostu nie może być tak, żebyśmy pozwolili na to, żeby dostawały się tam jakieś bakterie czy grzyby. Czy na przykład tak, że podlewamy zbyt silnym strumieniem i wodę spłukujemy z korzeni, no to wtedy roślina też jest zestresowana, bo one są na wierzchu, a nie powinny być. Czyli tak, mamy świeżą doniczkę, mamy ziemię, mamy jakiś tam drenaż, powiedzmy keramzyt czy kamyczki, i mamy naszą roślinkę do przesadzania. I jeszcze uwaga co do doniczki. Jeśli macie doniczkę, w której wcześniej rosła inna roślina, to tę doniczkę należy wcześniej umyć, bo być może w tamtej bryle korzeniowej też były jakieś zarazki, jakieś bakterie i nie powinniśmy przenosić tego na nowego lokatora. No więc okej, mamy roślinę. Ja tutaj mam ten skrzydłokwiat. Skrzydłokwiat to jest w ogóle super roślina, polecam dla początkujących. On jest bardzo łatwy w utrzymaniu. To jest roślina, która dobrze zniesie cień. I jakoś, no, dość bujnie rośnie. Odwdzięcza nam się kwitnieniem nawet za jakieś takie zaniedbania, czego mam nadzieję w waszym przypadku nie będzie. Więc tak, mamy roślinę. Dobrze jest ją wcześniej podlać, tak jak pisałam na wydarzeniu. I wyjmujemy ją z bryły korzeniowej. Podlewamy po to, żeby po prostu było nam łatwiej ją wyjąć. Tutaj w tym moim skrzydłokwiacie, no te korzenie już wychodzą spod spodu. Na szczęście nie za bardzo, więc chyba mi wybaczy to opóźnienie. I próbujemy złapać roślinę jak najbliżej bryły korzeniowej. Ok? Tak to wygląda w moim przypadku. Ja Wam pokażę teraz, jak wygląda ta bryła korzeniowa. Tutaj być może widzicie, że ona jest cała opleciona korzeniami. I to też jest znak, że czas najwyższy już na nowy dom, jeżeli tak to wygląda, bo po prostu tej roślince naszej jest ciasno. No i co robimy? Przede wszystkim próbujemy oczyścić bryłę korzeniową z jak największej ilości starej ziemi. Czy da się obniżyć kamerę, by bardziej było widać stół? Wie pani co? Teraz już nie jestem w stanie tego zrobić, ale mogę po prostu podnosić to, co tutaj mam do kamery, tak żeby Państwo lepiej widzieli. Więc tak. Tak wygląda moja roślina. Jest tutaj bardzo dużo korzeni. I to, co robimy teraz, to po prostu tę ziemię i tę bryłę korzeniową staramy się jak najbardziej spulchnić, ale nie niszcząc jednocześnie korzeni. Czyli ja mam tutaj do tego taki patyczek. On jest dość no, przydatny w takich wypadkach. I próbujemy rozdzielić korzenie tym patyczkiem. Jeżeli Państwo tego nie mają, to można tak samo dłońmi lekko ugniatamy, tylko tak dość delikatnie, żeby te korzenie nie połamały się i nie porwały.
Ja tutaj może spróbuję ten stół przysunąć do siebie. To powinno być trochę lepiej widać. Mam nadzieję, że to pomaga. I czyli próbujemy tę bryłę korzeniową rozluźnić. Oczywiście, jeżeli jakoś nie da się, jeżeli te korzenie są bardzo zbite, no to nie robimy tego, ponieważ przede wszystkim zależy nam na dobru roślinki i na tym, żeby jej nie uszkodzić. I w czasie, kiedy rozluźniamy tę bryłę korzeniową ze starej ziemi, to patrzymy, w jakim stanie są korzenie. Czy one są takie twarde, białe, to znaczy, że są zdrowe. Tak jak tutaj w tym skrzydło kwiecie. Te korzenie są bardzo zdrowe, nie mają żadnych suchych końcówek. Nie mają żadnych końcówek, które są brązowe, które są zgniłe. Jeżeli widzicie takie korzenie u swoich roślin, no to wtedy powinno się je obciąć. Powinno się je obciąć, ponieważ te korzenie są już bezużyteczne dla rośliny, a co gorsze, mogą gnić, mogą zatruwać bryłę korzeniową. I jeżeli je zostawimy, no to też po prostu ta bryła korzeniowa nie będzie rozwijać się prawidłowo, ponieważ w tych miejscach, gdzie one są po prostu takie stare, suche na przykład, albo z kolei zgnite, no to one nie mogą iść dalej. I jakby ta bryła nie rozwija się tak jak to powinno być. Czasami jest właśnie tak, że tych korzeni jest bardzo dużo i są bardzo splątane, ale generalnie powinniśmy się starać jak najwięcej tej starej ziemi usunąć. No i to się może wydawać takie trochę niepotrzebne, bo w sumie ktoś sobie może pomyśleć, że po co tak się babrać w tym. Tyle, że właśnie to jest ziemia, która prawdopodobnie nie ma już żadnych składników odżywczych i ona nie jest naszej roślince potrzebna. Po to jest jej świeża ziemia, żeby czerpała z niej jak najwięcej minerałów i żeby rosła nam zdrowa i szczęśliwa. I czasami padają takie pytania, na przykład, czy tę starą ziemię z przesadzania też można użyć? I odpowiedź brzmi nie. To znaczy oczywiście można jej użyć, jak się bardzo chce, bo nikt tutaj nikomu nie zabroni tego zrobić. Tyle, że ta roślina, tak jak powiedziałam, znaczy ta ziemia, tak jak powiedziałam, nie ma żadnych składników odżywczych i ona, no jakby jedyne co będzie robić, to będzie trzymać bryłę korzeniową, ale nie będzie dawać roślinie substancji potrzebnych do wzrostu, czyli właściwie po co nam to przesadzanie, prawda? Wtedy. Damy roślinie tylko większy dom, ale on nie będzie umeblowany na przykład i to będzie tak jak musiałaby spać, powiedzmy, na gołej podłodze. Nie wiem, i żywić się codziennie, powiedzmy, owsianką, podczas kiedy jest jeszcze tyle innych świetnych rzeczy. Także to nie idźmy tą drogą, że tak powiem. No to jest pokusa, bo jednak jeżeli na przykład mamy dużo roślin w domu, no to tej ziemi z przesadzania zostaje nam mega dużo i sobie myślimy, że ojej, no to przecież my możemy użyć ją do innych, ale naprawdę odradzam, bo wtedy nie spełni to swojej funkcji i one no nie będą zadowolone z takiego domku. Nie będą nam rosły tak pięknie, jak mogłyby i nie będą nam, nie odwdzięczą się nam po prostu za to, pełnią swoich możliwości. Więc jeśli o mnie chodzi, no to ja już myślę, że obczyściłam bryłę korzeniową na tyle, ile tutaj mogłam w tym skrzydło kwiecie. Tutaj u góry jest bardzo zbita, więc nie chcę tego robić, żeby nie zniszczyć korzeni. Natomiast na dole korzenie wiszą sobie swobodnie.
Jest na nich trochę ziemi, ale żadne nie są pognite, żadne nie są suche, czyli widać, że dobrze mu się żyło i dobrze mu się rosło. Trochę mi tutaj wypada jeszcze jakiegoś starego keramzytu, ale ja to sobie go spokojnie użyję, bo jeżeli chodzi o keramzyt, no to można jak najbardziej. On nam służy tylko do drenażu. Jeżeli mamy jakiś keramzyt z poprzedniej doniczce, to spokojnie możemy go użyć ponownie. Jak najbardziej. Więc tak wygląda, powiedzmy, bryła tego mojego skrzydła kwiatu. Po oczyszczeniu z jakiejś większej ilości ziemi. I ja tutaj mam przygotowaną dla niego doniczkę, którą wcześniej umyłam. I to jest doniczka z dziurką. I też zachęcam, żeby do takich doniczek właśnie przesadzać, do doniczek, które mają otwory w podłożu, ponieważ w ten sposób łatwiej uciekać nam będzie woda i te korzenie nie będą stały w wodzie, nie będą nam gniły. Ja też jakby zachęcam do przesadzania do doniczek ceramicznych. One łatwiej parują i ta roślina też ponownie, to powtórzę, ta bryła korzeniowa się nie poci. Czasem robimy tak, że przesadzamy roślinki do plastikowych doniczek, które następnie wkładamy w osłonki. I można tak zrobić, ale należy też uważać na to, jaką roślinę w ten sposób przesadzamy. Ponieważ są rośliny, które będą reagowały na to lepiej, a które będą reagowały gorzej. I jeżeli tego nie wiemy, no to proponuję wszystkie przesadzać do ceramicznych. Bo kiedy przesadzamy do doniczki plastikowej, którą następnie wkładamy do osłonki, no to pamiętajmy, że osłonka jakby pokrywa całą wysokość tej doniczki, prawda? I jeżeli podlejemy roślinę, która jest w doniczce plastikowej wstawiona do osłonki, to pamiętajmy, że nadmiar wody będzie o wiele wolniej wyparowywał wtedy z tej osłonki, niż gdybyśmy na przykład mieli tę wodę na podstawce. I w ten sposób bardzo łatwo jest narazić bryłę korzeniową na gnicie. Ja niestety zrobiłam ten błąd też. I były takie rośliny, gdzie musiałam obciąć na przykład 1/3 korzeni, bo po prostu ta woda dużo wolniej parowała, a one też no, nie wszystkie pobierały w ten sam sposób wodę z gleby i z taką samą szybkością. Więc jeśli po prostu macie możliwość, to zdecydowanie zachęcam do doniczek ceramicznych i do doniczek, które mają otworki w podstawce. To będzie jakby dla roślin najbardziej zbliżone do środowiska naturalnego i one się za to nam odwdzięczą pięknym wzrostem. Więc teraz tak. Mamy doniczkę, mamy roślinę, której korzenie oczyściliśmy już z wody. I pierwsze co robimy, to wsypujemy na dno warstwę keramzytu. Ja myślę, że taka warstwa keramzytu to powinno być jakieś, nie wiem, 2-3 cm. Tak, żeby on spełniał swoją funkcję i dobrze odprowadzał wodę. Także śmiało można go tutaj wsypywać. Mamy już, ja to wsypałam trochę za dużo niestety. Mamy już keramzyt w doniczce. I teraz co robimy? Bierzemy tą naszą roślinę i sprawdzamy, ile wysokości w zasadzie ona nam zajmuje w środku. I widzimy, powiedzmy, na jaką grubość powinniśmy tą pierwszą warstwę ziemi wsypać. Ja tutaj widzę, że mogę sobie pozwolić na wsypanie grubszej warstwy na początek. I powinniśmy też uważać, żeby tej naszej rośliny nie sadzić ani za płytko, ani za głęboko. No to są po prostu dwa zagrożenia, bo jeżeli wsadzimy ją za głęboko, no to będziemy mieć pod ziemią też tutaj nie tylko bryłę korzeniową,
ale też i części pędów i łodyg, czyli ponownie będziemy zalewać je wodą i ona będzie gnić i nie będzie rozwijać się prawidłowo. A jeżeli posadzimy ją zbyt płytko, to będziemy mieć część bryły korzeniowej nad powierzchnią ziemi i ta roślina będzie cały czas w stresie i też nie będzie rozwijać się prawidłowo. Więc idealnie, żeby warstwa ziemi była po prostu równo z bryłą korzeniową i przykrywała korzenie, a nie zakrywała części łodyg. Także powinniśmy najpierw przymierzyć sobie doniczkę, roślinę do doniczki i wtedy sprawdzać, na jakiej wysokości, ile tej ziemi na pierwszą warstwę powinniśmy wsypać i wtedy dopiero włożyć roślinę do doniczki i wsypywać kolejne warstwy. I tutaj mam pytanie, czyli lepiej przesadzać roślinę lekko przesuszoną niż dopiero co podlewaną? Wtedy łatwiej będzie odchodzić stara ziemia. Powiedziałabym, że lepiej będzie przesadzić roślinę jednak dopiero co podlewaną, bo jeżeli mamy roślinę przesuszoną, to ta ziemia wtedy wcale nie odchodzi tak łatwo, jak nam by się wydawało, ponieważ ona jest często zbita w takie po prostu aż, nie wiem, no jak w takie kamienie, w takie krupy i można bardzo łatwo uszkodzić korzeń, odrywając taką ziemię od niego. Więc ja radziłabym jednak te rośliny przed podlewaniem przed przesadzaniem podlewać. I jeszcze jedno. Często jest tak, że ta roślina nie chce nam wyjść z doniczki, na przykład tak rozbudowała już swoją bryłę korzeniową. I wtedy też jest nam o wiele łatwiej ją wyjąć, jeśli zostanie wcześniej podlana, bo ta ziemia nie jest takim głazem, robi się bardziej plastyczna po podlaniu i idzie nam dużo, dużo łatwiej. Ale na przykład jeżeli jest taka sytuacja, że roślina nam w ogóle nie chce wyjść z doniczki, powiedzmy pod spodem na przykład wypuściła bardzo dużo korzeni, także aż oplotła ten spód doniczki, to wtedy tak, przede wszystkim podlewamy i wtedy próbujemy wyjąć. Ale jeżeli nie idzie, no to są dwie opcje. Jeżeli ona była w doniczce plastikowej, to tę doniczkę możemy próbować tak ponaginać. Wtedy ta bryła korzeniowa się zruszy i jest szansa, że ona wyjdzie z doniczki. Jeżeli nie, no to tę doniczkę plastikową będziemy musieli rozciąć. A jeżeli ona była w doniczce ceramicznej i z tej doniczki nie chce nam wcale wyjść, to spróbujmy ją odwrócić do góry nogami, też oczywiście uprzednio podlewając. Wtedy czasem jest łatwiej, musimy schwycić jak najbliżej bryły korzeniowej zapędy i spróbować po prostu pociągnąć, no ale też może nie iść, tak? Natomiast te korzenie, które wyszły z doniczki poza jej obręb, ich nie obcinamy. No być może część po prostu sama się oderwie w tym procesie, ale na to nie mamy wpływu. Staramy się zostawić jak największą ich ilość. No więc jeżeli nie chce nam wyjść taka roślina z doniczki ceramicznej, no to nie mamy niestety wyjścia, ale tę doniczkę rozbijamy. No, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ po prostu te skorupki z doniczki ceramicznej, one po takim dokładniejszym rozbiciu mogą nam posłużyć jako drenaż, więc jakby też jesteśmy na wygranej pozycji. Czyli co, mamy tutaj drenaż, mamy pierwszą warstwę ziemi, jakby i teraz wsadzamy tę roślinę naszą. Do doniczki i sprawdzamy, czy ona powiedzmy jakoś dobrze już stoi na tej ziemi, czy nie jest za płytko, nie jest za głęboko. Moja jest nadal za głęboko, więc ja ją ponownie wyjmuję. Ale to wyjęcie będzie dobrą okazją, żeby w ogóle nie powiedziałam Wam jeszcze o jednej rzeczy. Bo czasami jest tak, że na przykład ta roślina za długo była w jednej doniczce, i widzimy wtedy, że ona ma już trochę na przykład żółtych liści, bo nie mieściła się.
Jeżeli ona, nasza roślina w ogóle ma jakieś uszkodzone liście, nie wiem, żółte albo przesuszone, czyli takie zbrązowiałe, no to wtedy je bez skrubów obcinamy, ponieważ te liście nie spełniają w ogóle żadnej swojej funkcji, one nie są jej potrzebne i robimy jej tylko przysługę. Tym samym, więc bez skrupułów to usuwamy, naprawdę, ona wtedy nie cierpi, będzie wdzięczna, bo ona w takie liście i tak inwestuje i robi to, wiecie, zupełnie niepotrzebnie. To tak jakbyśmy kupowali akcję jakiegoś przedsiębiorstwa, które wiemy, że i tak ma zbankrutować. Takich akcji nie kupujemy. Także także takie liście jak najbardziej obcinamy. I wiecie, takie liście po prostu możecie obcinać nie tylko przy przesadzaniu, tylko ogólnie, jak widzicie, że roślina rośnie. Znaczy, no, roślina rośnie, tak. Tylko po prostu widzicie, że nie wiem, ogólnie coś się dzieje, że te liście są w jakiejś gorszej kondycji, przynajmniej niektóre z nich, no to wtedy je obcinacie, czy tam odrywacie i wyrzucacie. Tutaj jest tego trochę sporo, bo niestety, tak jak mówiłam, przetrzymałam go aż do dzisiaj. Ale skrzydłokwiat mega szybko się odbija, więc... skrzydłokwiat mega szybko się odwija, więc nie będzie tutaj jakby z tym kłopotu. Przepraszam na chwilkę, ale spróbuję zobaczyć, czy są tam jeszcze jakieś pytania na wydarzeniu, bo trochę ciężko mi to stąd dostrzec, a widzę, że są i chciałabym na nie odpowiedzieć. Więc w międzyczasie sprawdzę. W międzyczasie odrywania starych liści. Okej. Okej. Dobra. Spróbuję sprawdzić jeszcze Wasze komentarze, żeby móc na wszystkie odpowiedzieć. Czy korzenie można na przykład umyć, żeby pozbyć się starej ziemi przed przesadzeniem? Tak, super, to jest świetne pytanie i dziękuję, bo miałam o tym powiedzieć, ale zapomniałam. Więc... Tak, korzenie można jak najbardziej umyć i w ogóle jeśli widzicie, że właśnie ta ziemia nie chce odchodzić wcale, to bez, w ogóle nie miejcie oporów. Czy na przykład, nie wiem, ta roślina była powiedzmy bardzo zaniedbana, to tak samo, po prostu umyjcie je i może zostać Wam sama roślina z korzeniami w ogóle bez żadnej starej ziemi i ona to super zniesie, świetnie się odbije. I zaraz zacznie Wam, no może nie tak zaraz, ale ja myślę, że gdzieś po 2 tygodniach w ogóle powinno być już widać ogromną różnicę. I tak, śmiało, naprawdę. Jeśli macie możliwość to zrobić, żeby umyć tę roślinę, jeśli na przykład ta ziemia Wam nie odchodzi, to w ogóle nie wahajcie się, to jest mega dobry sposób i roślina na pewno się Wam za to odwdzięczy. Okej. Okay. Czy w ceramicznych osłonkach można nawiercić dziurkę w dnie i dokupić podstawkę? Super! Jestem całą sobą za takim podejściem. Ja na przykład w tej doniczce, ona była osłonką, ale poprosiłam swojego chłopaka, żeby wywiercił mi tutaj wiertarką otwór i mam do niej podstawkę, więc śmiało.
Trzeba to trochę robić ostrożnie, bo niektóre z tych osłonek są bardziej wrażliwe niż inne, ale zdecydowanie, jeżeli macie dużo takich osłonek, a chcielibyście już po prostu przesadzać do doniczek z otworkami, to śmiało wiercie te dziury, to będzie jak najbardziej zero waste, bo wykorzystamy to, co już mamy, czyli jesteśmy podwójnie wygrani. Proszę o informację, czy odrywamy liście ze skrzydła kwiata, które mają minimalnie zbrązowiałe końcówki, na przykład 5 mm. No generalnie ja ich nie odrywam, bo to jest jeszcze bardzo mało i to jest po prostu przez suche powietrze, bo pamiętajmy, że skrzydłokwiat jest rośliną, która lubi wodę, więc on na przykład by się świetnie czuł w łazience z oknem albo gdzieś, nie wiem, na przykład w kuchni przy... nie wiem, przygotującym się czajniku, gdzie jest po prostu, gdzie jest dużo pary wodnej. I te suche końcówki na liściach skrzydłokwiata, one biorą się właśnie z takiego suchego powietrza. I jeżeli na przykład tych liści nie jest jakoś dużo z tymi suchymi końcówkami, to ja bym je zostawiła, bo one jakoś tak nie szpecą go za bardzo. I ten liść jeszcze jest działający, że tak powiem. I po prostu to jest naprawdę 5 mm to jest... To jest bardzo mało i jakby nie wpływa jakoś ze specjalnie na działanie tego liścia, na jego wydajność. Więc jak najbardziej takie liście możemy zostawić. W ogóle jeśli chodzi o skrzydłokwiat, to on bardzo lubi zraszanie, więc jeśli macie w domu zraszacz, a jeśli nie macie, to zachęcam do kupna, to nie są drogie rzeczy, no to skrzydłokwiat będzie w niebo wzięty. Nawet można go zraszać codziennie, on naprawdę będzie Wam za to bardzo wdzięczny. Okej, okay. Jeśli sprawdzam, na jaką wysokość ma być pierwsza ziemia nad keramzytem, to co z korzeniami? Podwijam je, czy same układają się w swoją stronę? Nie, same układają się w swoją stronę, ja ich nie podwijam, po prostu wkładam i nie wiem, i po prostu no, widzę tak, jak sobie rosną. Chyba, że jakiś korzeń nam wybitnie, widzimy, że idzie tak do góry, no to wtedy można go tam dać w dół, no bo po co on nam do góry? Później wyjdzie przez ziemię, będzie rósł zupełnie nie w tą stronę, co trzeba. Więc jak idą gdzieś na boki, spoko, ale po prostu jeśli nam się rzuci w oczy, że on idzie jakoś tak wybitnie do góry, no to wtedy powinniśmy mu zmienić kierunek układania się. Ale jeżeli, nie wiem, jeżeli widzimy, że tam wszystko jest mniej więcej w porządku, no to możemy tak zostawić. Okej. Sprawdzam sobie jeszcze jakieś komentarze. Dobrze. Myślę, że chyba wszystko to teraz widzę. Także wracam. Wracam do transmisji. Oczywiście, jeżeli tam macie coś, no to śmiało, śmiało piszcie. Będę tutaj starać się to sprawdzać na bieżąco. Żeby nic nie pominąć. A jeżeli coś pominęłam, to po prostu napiszcie ponownie, bo może mi się, nie wiem, nie wyświetliło, albo ja za szybko to przewinęłam, a chciałabym odpowiedzieć na wszystko. Także myślę, że... A nie, bo chciałabym, że myślę, że już usunęłam wszystko, ale niestety nie usunęłam. Ale prawie... Mam tu jeszcze w środku takiego zawodnika, ale też zaraz się go pozbędę. Dobra. Więc myślę, że on jest oczyszczony z tych liści, które już mu tutaj nie będą przydatne. Ziemi na pewno muszę jeszcze dosypać, bo byłby za głęboko. I zobaczymy, jak będzie teraz. Czy już będzie dla niego ok? No i te ziemię trochę też możecie ubijać ręką. Oczywiście, nie wiem, nie jakoś tak, żeby była silnie sprasowana, bo wtedy po prostu ziemia nie będzie mieć powietrza i nasze korzenie też nie będą go mieć. Będą miały trudność w tym, żeby dobrze rosnąć. Ale trochę trzeba ubić, żeby nam później ta ziemia za bardzo też nie opadała i nie odsłoniła zbyt dużo rośliny. No dobra, myślę, że ta wysokość jest ok. Tutaj chyba wszystko idzie nam w dobrą stronę.
Więc ja to robię tak, że staram się jedną ręką trzymać roślinę. Skrzydło kwiat nie jest jakiś kruchy, jest dość elastyczny, więc myślę, że jak złapię go tak, to nic mu się nie stanie. A drugą dosypuję ziemię po bokach garstkami i patrzymy po prostu, ile jej tam trzeba. I przekręcam sobie doniczkę tak, żeby po prostu jak najbardziej równomiernie tutaj wsypać ziemię. No jeszcze raz. Okej. Jeszcze raz. Po prostu w czasie wsypywania ziemi możemy sobie też lekko ubijać palcami, zwłaszcza przy ściankach doniczki, żeby tam nie było czegoś takiego, że jak podlejemy, to ta objętość ziemi nam się zmniejszy o połowę. Bo tak by się stało, gdybyśmy tego w ogóle nie uklepywali. Okej. Coś tu mi się zanurzyło pod ziemię. No tak bywa. Tak bywa. Rośliny to żyjące istoty i też układają się w różne strony. Dobra. Myślę, że niedługo już będzie po wszystkim. Okej. Lekko ubijamy. No więc myślę, że to tyle. Ja zwykle zostawiam jakiś taki no z 1,5-2 cm miejsca między tą górną krawędzią doniczki a ziemią w środku. Chodzi o to, żeby ziemia nie była równo z doniczką, bo będziemy mieć spory kłopot z podlewaniem. Po prostu jak tylko wlejemy wody, to ona nam ścieknie zamiast wsiąkać w ziemię. Poza tym też po prostu po kilku podlaniach ta ziemia nam się jakby ubije sama. Ubije nam się sama i będziemy też widzieli, czy potrzebujemy jej dosypać, czy nie. W każdym razie tak, zdecydowanie jakiś centymetr, dwa odstępu między ziemią a górną krawędzią doniczki. I co? I teraz jest już przesadzony, ma nowy dom, myślę, że będzie z niego dość zadowolony. Stawiamy na podstawce, ups, stawiamy na podstawce i podlewamy. I podlewamy wodą, która jest, to jest bardzo istotne, tym bardziej, że mieszkamy w mieście, myślę, że większość z Was. Wodą, która jest tak, albo przegotowana, i schłodzona, albo wodą przefiltrowaną. Ja ją filtruję po prostu w takim zwykłym dzbanku z filtrem, bo ta woda z naszych wodociągów jest po prostu za twarda i na przykład czasem widzicie na roślinach takie białe wykwity, no i to po prostu jest ten kamień. Ona ma trochę za dużo minerałów dla nich. I taką roślinę po prostu podlewamy tą wodą albo przefiltrowaną, albo odstaną. Ale, co jest bardzo istotne, bez nawozu. Ponieważ roślina jest świeżo po szokującym przeżyciu, właśnie się przeprowadziła. Wszyscy wiemy, że zmiany są stresujące. Nie tylko dla nas, ale też dla roślin. Także nawet jeżeli my kupiliśmy co dopiero nowe mieszkanie, które nam szalenie się podoba, to jednak przeprowadzka też nas stresuje. Tak samo jak te nasze rośliny. One potrzebują chwili, żeby przyzwyczaić się do nowego otoczenia. Więc dajmy im tak
No myślę, z tydzień. Może być oczywiście trochę krócej, jeżeli jesteście bardzo niecierpliwi. Bez jakiegoś takiego silnego słońca, czyli na przykład wschodnie okno byłoby dla nich spoko, albo trochę dalej od... ja zaraz odpowiem na wszystkie pytania. Albo trochę dalej od po prostu od parapetu, może na jakiejś szafce. No to ona będzie miała po prostu trochę czasu, żeby jakoś w spokoju przyzwyczaić się do swojego nowego domku. No i później gdzieś myślę po dwóch tygodniach, można już zacząć nawozić biohumusem, tylko różne dawki, pamiętajcie, że lubią różne rośliny, niektóre lubią dużo nawozu, to będą te rośliny, które pochodzą, nie wiem, na przykład z lasów deszczowych, czy tam jakichś subtropikalnych miejsc, a inne nie przepadają. Na przykład taki nasz pieniążyk, to on nie będzie aż tyle nawozu potrzebował, bo to jest roślinka dość wytrzymała, która pochodzi w ogóle z chińskich gór. Także o tym można znaleźć sobie informacje, albo możecie zawsze mnie zapytać na Instagramie. Także też Wam chętnie podpowiem. I tak, mamy już naszą roślinę, jest przesadzona, więc teraz w jakieś spokojne miejsce, niech sobie myśli, jak się tu urządzić w tej nowej doniczce swojej, tak jak my myślimy, jak się urządzić w nowym mieszkaniu. A teraz pytanka. Mam kłopot z małymi meszkami, które wylatują z doniczek w ziemi i latają po mieszkaniu i uprzykrzają życie, bo siadają też na skórze. Jak się ich pozbyć? Więc przede wszystkim ja bym te rośliny przesadziła, jeśli tych szkodników jest bardzo dużo, bo może to jest po prostu jakaś plaga i trzeba było zobaczyć, jak wyglądają korzenie, czy te korzenie są zdrowe. Być może tam będzie potrzebny jakiś oprysk, ja nie wiem, nie widzę, jak te szkodniki wyglądają, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Więc tak, być może będzie potrzebny oprysk, być może nie będzie, ale przede wszystkim warto wyjąć roślinę z doniczki i zobaczyć, jak wygląda bryła korzeniowa. Czy one po prostu niszczą ją i czy jakoś wpływają negatywnie na te nasze rośliny. Okej, co tu mamy jeszcze? Jak pozbyć się tego kamienia z liści? Tutaj też będzie o rzeczy, którą ja bardzo jakby chwalę i promuję. No po prostu trzeba będzie liście umyć. I to umyć taką wodą, która właśnie najlepiej jest miękka, czyli jest odstana albo właśnie przegotowana i schłodzona. I ja też czasem robię tak, jeżeli na przykład liście mam bardzo zabrudzone, że dodaję kropelkę, a to dosłownie kropelkę płynu do mycia naczyń albo nie wiem, mydła, myję te liście. Tylko jeżeli myjecie liście, to pamiętajcie, że musicie trzymać liść tak na dłoni, żeby on się Wam nie połamał, a tutaj dopiero z góry go myć. No więc po prostu myję te liście i później je spłukuję takim obfitym prysznicem. A jeżeli nie chcecie, żeby na przykład woda z prysznica dostała się do bryły korzeniowej tutaj i wypłukała Wam wszystko, to obwiążcie sobie po prostu jakąś reklamówką foliową albo czym tam macie, co jest nieprzemakalne. I wtedy w ten sposób umyjecie tylko roślinę, a nie wypłukacie po prostu całej ziemi z doniczki albo składników odżywczych. Czy nawożenie skrzydło kwiatu jest konieczne? No myślę, że nie jest konieczne, bo żyją sobie spokojnie bez nawożenia i dają radę. Zresztą tak jak wiele roślin. Chodzi tylko o to, że one nawożone będą silniejsze i będą się ładniej prezentować, no jakby osiągną pełnię swoich możliwości. To tak jak z nami, no powiedzmy, my możemy cały czas jeść, nie wiem, chleb z pomidorem, no i okej, ale też pewnie lepiej się będziemy rozwijać, jak czasem zjemy jabłko, a czasem zjemy jakąś kaszę, a czasem zjemy, nie wiem, sałatę, tak? Albo brokuła. No więc tak samo jest z roślinami, wytrzymają bez nawożenia, i powiedzmy, jeżeli będą nam przesuszane, zalewane, czy stały w jakimś bez słońca, no to będą się rozwijać, ale po prostu lepiej będą się rozwijać, jeżeli będą miały składniki odżywcze. I ja, tak jak mówię, zawsze polecam Wam biohumus, bo to jest nawóz, który jest naturalny,
jakby no, rośliny najlepiej go przyswajają, nie? To tak jak z ludźmi. My też lepiej przyswajamy to, co jest naturalne, niż jakieś rzeczy, które były, powiedzmy, sztucznie wyprodukowane. Czy odcinam kwiat skrzydło kwiatu, gdy z białego zrobi się zielony? Ja zdecydowanie tak. Ja to obcinam, no bo on już też, roślina wydatkuje na niego energię i no nie jest jej potrzebny, tak? Więc ja jak najbardziej to obcinam. Zresztą robię tak z większością kwiatów, które się pojawiają. Tutaj pani Alicja pisze, że te muszki to pewnie ziemiórki. Tak, ja też miałam pisać, znaczy mówić, że to pewnie ziemiórki, ale po prostu nie widzę ich, więc ciężko mi jest się wypowiedzieć. I trzeba było po prostu zrobić im zdjęcie i sprawdzić sobie, jak one wyglądają. Chyba, że chce pani napisać do mnie na Instagramie, to też zachęcam. I nie wiem, czy tutaj mamy jeszcze jakieś pytania. Ale nie widzę. No dobra. Jeżeli nie mamy już pytań, to myślę, że będziemy kończyć na dziś. Serdecznie dziękuję. Przepraszam za problemy techniczne na początku, ale człowiek uczy się na błędach, więc myślę, że teraz już będę odporna na podobne rzeczy. Jeżeli ktoś ma do mnie jeszcze jakieś pytania, to serdecznie zapraszam na mój Instagram, to jest pracownia.piękno. Można też do mnie pisać na Facebooku Beata Zych, ale preferuję kontakt tam. I też w każdy wtorek o 19 mam na Instagramie cykl Roślinne Porady, gdzie opowiadam o różnych roślinach doniczkowych. W dniu dzisiejszym będę mówić o alokazji. Jeśli ktoś chce się czegoś dowiedzieć o naszej damie, serdecznie zachęcam. O, moja monstera nie ma charakterystycznych dziur w liściach. Dlaczego? No tutaj mogą być dwie przyczyny. Monstera jest rośliną, która lubi cień. Ona po prostu rośnie w lasach tropikalnych i jest zasłonięta innymi wyższymi roślinami, ale jednak trochę światła do niej dochodzi i ona tego światła potrzebuje, więc nie powinniśmy jej stawiać całkowicie w cieniu, bo ona przeżyje, ale te dziury w liściach robią się właśnie po prostu. Im więcej światła, tym więcej dziur, ale musimy też uważać, żeby nie przesadzić, bo z kolei za dużo światła ją spali, w ogóle pod żadnym pozorem na oknie południowym lub blisko i pod żadnym pozorem proszę nie wynosić na balkon, bo liście będą spalone i trzeba będzie obciąć. Miejmy nadzieję nawet, że tylko połowę, a nie wszystkie, jest na to mega wrażliwa. I druga sprawa, może być też tak, że po prostu jest to taka sadzonka, bo pamiętajmy, że te rośliny jakby są niby takie same, ale niekoniecznie, bo można kupić, nie wiem, dwie monstery z jednego sklepu, z takiego samego gatunku, ale będą się inaczej rozwijać, bo nie wiem, mają troszeczkę nie wiem, inne wymagania i trzeba po prostu obserwować, na przykład, czy to przesunięcie troszeczkę bardziej w stronę źródła światła spowoduje, że ona rzeczywiście zacznie wypuszczać te liście z większą ilością dziur. W przypadku mojej monstery dokładnie tak było. I jeżeli po prostu dała mi trochę więcej światła, no to te liście były zaraz z dziurami. I tutaj jeszcze inna sprawa przy monsterze. Ona w ogóle jest pnączem. Możecie zauważyć, że ona wypuszcza takie korzenie powietrzne, no nie wiem, odrosty, czy jak tam to nazywacie, to się, nazywa się korzenie powietrzne. Ona jest pnączem i monstera bardzo lubi być przywiązana do palika i ona wtedy też pewniej się czuje i lepiej rośnie, co też zdecydowanie polecam. I monstera też bardzo lubi spryskiwanie. Właśnie dlatego, że pochodzi z takiego wilgotnego środowiska. I jeżeli będzie miała, to już ostatnia rzecz o monsterze, jeżeli będzie miała za dużo wilgoci w bryle korzeniowej, to na końcach liści pojawią się takie kropelki i tak
da Wam znać, że ma za mokro i wtedy te kropelki należy wytrzeć, bo też inaczej na liściach zrobi się ten biały nalot. O, tutaj Pani Iza pisze, że na swoje pierwsze dziury sporo czekała. A ja z kolei nie. I na przykład miałam młodą roślinę i ona miała wypuszczała oczywiście z dziurami, ale później niestety przesunęłam ją w ciemniejsze miejsce i przestała wypuszczać te dziury, a jak wróciła do światła, no to z powrotem zaczęła, więc no po prostu te nasze rośliny, wiecie, no to tak jak nasza, jak nie wiem, członkowie naszej rodziny, nasi przyjaciele, znajomi, no my musimy je obserwować i widzieć, czego one potrzebują, bo nie wiem, są tam jakieś ogólne reguły i zasady i one raczej w przypadku każdej rośliny będą miały zastosowanie. No, ale jak to z ludźmi, też mamy swoje różne potrzeby. Jedni lubią wygrzewać się w słońcu, a inni lubią zasłaniać okna. No to też te nasze rośliny. Niby powinna lubić słońce, ale nie lubi. No, no więc trochę przesuwamy w cień. Po prostu to jest kluczowe, żeby je obserwować i wiedzieć, czego ten nasz konkretny egzemplarz potrzebuje. A, i żeby nie spryskiwać młodych... Tak, takich nierozwiniętych liści nie spryskujemy zdecydowanie, żeby nie spryskiwać młodych, nierozwiniętych liści monstery, bo może pojawić się grzyb. Tak, tak, nierozwiniętych liści nie spryskujemy, no, no bo właśnie może pojawić się grzyb, po prostu ta woda może nam się dostać do środka. On jest jeszcze zawinięty, więc ona nie ma jak wyparować. I no to jest prosta droga do tego, żeby zniszczyć ten liść. Po prostu spryskujemy liście, które już się rozwinęły. One są duże, więc ta woda ma na czym się utrzymać. Okej. No myślę, że chyba już wszystko na dziś. No, żebym wiedziała, że streamy na Facebooku nie są takie straszne. Okej, no wiem, że nie są takie straszne, ale po prostu jak widać potrzeba trochę wprawy. Ja bardzo Wam dziękuję za obecność na dzisiaj. Było mi szalenie miło prowadzić dla Was te krótkie warsztaty z przesadzania. Tak jak mówię, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania albo chcecie się czegoś dowiedzieć o roślinach doniczkowych, to zapraszam na swojego Instagrama. pracownia.piękno i mam nadzieję, że do zobaczenia i że ten warsztat był przydatny. Mnie było niezmiernie miło. Do widzenia. O, zakryłam mikrofon, czyli jestem w swoim żywiole. Dziękuję.